Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem będzie Milena Przydanek. Jest to specjalista do spraw mediów społecznościowych, właścicielka Freedom UK i pasjonatka rozwoju osobistego. Oczywiście dzisiaj naszym tematem rozmowy będzie, jak skutecznie budować swoją markę osobistą. Witam Cię serdecznie. Witam Cię serdecznie. Z tej strony Milena Przydanek. Witam Państwa. Bardzo nam miło, oczywiście. Powiedz mi w takim bądź razie, może zacznijmy od najprostszego pytania. Co to jest ta marka osobista? Marka osobista to jest to, czy, to, jak siebie prezentujemy w social mediach, tak? W mediach społecznościowych. To, jak będą nas nasi potencjalni klienci odbierać. I to jest dość ważne, żeby się do tego jednak przygotować i ją budować. Żeby planować, tak? Żeby budować ją z przemyślaniem, żeby zastanowić się nad tym, co chcemy przekazać odbiorcom, jak chcemy, żeby nas odbierali, ważne, żeby sobie na te pytania odpowiadać. Tak. Teraz większość biznesów właściwie jest w social media, tak, dlatego warto w tym być, warto się nad tym zastanowić, warto przemyśleć swoje działania, nie działać ad hoc, czyli po prostu tak sobie, założę sobie konto i będę sobie działać, warto się jednak zastanowić, co się chce tam przekazać, tak? No właśnie dużo firm, znaczy dużo, niektórzy właśnie zakładają konta i wydaje im się, a coś tam będę dodawać i będę jakoś tam zbierać te polubienia, więc w takim bądź razie na co zwrócić uwagę, jak promować ten swój content, jak skutecznie właśnie budować tą swoją markę osobistą, żeby przyciągnąć tych odbiorców? Tak, myślę, że warto właśnie się zastanowić, odpowiedzieć sobie na pytania, jakie są wartości naszej marki, jaki jest cel, tak, tak jak mówię, co chcemy przekazać odbiorcy, jaki jest cel, kto jest naszym odbiorcą, to jest bardzo ważne. Warto sobie wyznaczyć 2-3 persony i sobie odpowiedzieć na pytanie, tak, kim jest nasz odbiorca, ile ma lat, czyli taki przedział wiekowy. To zależy też, jak zaczynamy, czy zaczynamy właśnie od tego zera, bo przychodzą do mnie klienci, którzy już coś tam mają i wtedy warto spojrzeć w statystyki, zobaczyć właśnie, kto najczęściej jak gdyby polubuje nasze posty, ale to są już dalsze działania. Na początek myślę, że dobrze sobie wyznaczyć grupę docelową, tak? Kto jest naszym odbiorcą. Tak. To jest myślę, że najważniejsze. Warto też sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są nasze wartości, czym chcemy się kierować, jakie emocje chcemy przekazać, jakim językiem chcemy mówić, czy chcemy mówić bezpośrednio. Social media dobrze jest mówić bezpośrednio. To są podstawowe pytania. I taką główną jest taką metodą, ważna jest autentyczność, tak? I taką główną metodą jest taka zasada 4S. To jest spójność, systematyczność, struktura i samozaparcie, tak? Czyli jak gdyby spójność, by być spójnym, jeżeli działamy na kilku platformach, to dobrze jest być spójnym, tak? Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, no to warto, że moim kolorem jest na przykład czerwony z beżem, to warto, żeby jednak te kolory, ta spójność była ta sama, tak? Mówić mniej więcej podobnym językiem. Później jest ta systematyczność, tak? I tutaj nie chodzi o postowanie, bycie systematycznie, ale tu nie chodzi o postowanie codziennie, tak? Można sobie założyć, że się będzie 3 razy w tygodniu, ale żeby to były takie właśnie stałe cykle, żeby się pojawiać systematycznie, czyli nie wiem, jak założymy sobie, ja mam social media przy kawie, coś takiego, taki cykl i wtedy on jest za każdym razem w ten sam jak gdyby dzień. Może być to 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, w zależności jak sobie to rozpiszemy, założymy, ale systematycznie, bo algorytm lubi, żebyśmy byli systematycznie. Również ważna jest struktura, czyli jak gdyby taka niepowtarzalność treści. Można sobie założyć, że właśnie nasza marka będzie życzliwa,
tak? I tu się kierujemy właśnie głównie tym językiem życzliwym. Te nasze treści też będą w taki sposób budowane. To będzie podkreślane. Można sobie zrobić jakiś fajny slogan, czyli na przykład podam u siebie freedom, pomoc, która w biznesie się liczy. No dlatego, że uważam, że social media w tych czasach w biznesie się liczą. Więc tak, no i samozaparcie, nie poddawać się, bo budowanie marki nie jest łatwe, jest trudne, wciąż sama z tym muszę się zmierzyć, także myślę, że dużo osób zanim znajdzie się swoją drogę, to troszeczkę trwa i nie poddawać się, jak od razu nie ma jakiejś tam interakcji. Wtedy trzeba się zastanowić, czy nie zmienić grupy docelowej na przykład. Aha, no dużo fajnych rzeczy tutaj powiedziałaś. Myślę, że niektóre są takie oczywiste, ale jest dużo takich rzeczy, takich szczegółowych, na które też warto zwrócić oczywiście uwagę. A powiedz mi, czy są jakieś takie media społecznościowe, na których warto być przede wszystkim? Czy na przykład preferujesz Facebooka, Instagrama, czy TikToka, czy wszędzie? To znaczy się nie trzeba być wszędzie i właśnie to jest dość częsta odpowiedź, zauważyłam w ogóle u ludzi, którzy prowadzą social media, zajmują się social mediami, bo to zależy. Tak, możemy się inspirować jakimiś, że tak powiem, trendami. Wiemy, co na danej platformie może działać, ale to tak naprawdę nie musi. Możemy się inspirować, jeżeli na przykład jesteśmy, załóżmy fryzjerstwo, powiedzmy, tak, zajmujemy się fryzjerstwem, to niekoniecznie musimy być wszędzie, tak, nie musimy być na LinkedInie, ale może można, to zależy od kontentu, zależy od naszej grupy docelowej, tak, nie trzeba być wszędzie, każda platforma jest inna i od czegoś innego, to zależy, co chcemy osiągnąć i czy na przykład chcemy, można w fajny, zabawny sposób fryzjerstwo pokazać na TikToku, zależy, ale to też zależy, jaka nasza marka ma być, czy ona ma być zabawna, czy ona ma być bardziej poważna. Nie trzeba być na wszystkich platformach. Myślę, że na początek dobrze się skupić na jakichś dwóch, ale to trzeba przeanalizować, tak jak mówię, wyznaczyć cel swojej marki, co my chcemy. LinkedIn na przykład jest platformą taką, można potraktować ją jako wizytówkę, można, tam się szuka kontaktów biznesowych, jest takim dość, takim poważniejszym, taką poważniejszą platformą, tak? Facebook może nam pomóc, albo Instagram pomaga nam dotrzeć do osób bezpośrednio i nawiązać kontakt bezpośredni z odbiorcą. Jest mniej oficjalny niż na przykład LinkedIn, tak? Na LinkedInie możemy jeszcze, można nawet rzeczywiście pisać artykuły czy blogi. Z kolei na Instagramie to jest jednak, są dużo krótsze formy. Wideo jest ważne, aczkolwiek wszyscy myślą, że muszą być tylko i wyłącznie rolki. No nie, bo sam dyrektor, tak, head of Instagram, gdyby ogłosił, żeby ten content był różnorodny, tak, można przewijać z karuzelą, z postami właśnie, krótkie wideo oczywiście, rylsy to na pewno, ale nie, to nie musi być cały czas, nie musi być codziennie Reels, bo po prostu Reels i robi nam tylko zasięgi. Bo to też jest ważne, że niekoniecznie jest istotna ilość followersów. Tak? Nam zależy na grupie docelowej, z którą my chcemy później, żeby to był nasz docelowy klient, tak? Więc no co z tego, że kupimy sobie gdzieś tam followersów, skoro oni i tak nigdy nie zostaną naszymi klientami. Tak, czyli jak to mówią, nie liczy się ilość, a liczy się jakość. To prawda. A powiedz mi, bo tam wspomniałaś na samym początku o tych trendach. Gdzie szukać tych trendów? Jakbyśmy się nie miały na przykład skupić na Facebooku, na Instagramie i na TikToku, to gdzie szukać właśnie takich filmików, które są teraz na topie? No, myślę, że na samej platformie, w której tak można obrać sobie
Można zerkać na zagranicznych twórców też, tak? Bo z reguły na Instagram, jak coś wchodzi nowego, to w Polsce jest jednak później niż w Stanach Zjednoczonych, więc warto właśnie obserwować też sobie zagranicznych. Tylko tak jak mówię, nie sugerowałabym podążać tylko i wyłącznie za trendami. Można rzeczywiście muzyka przy Reelsach może chwycić, może mieć tych dużo wyświetleń, aczkolwiek wciąż dostosowałabym wszystko do swojego kontentu, tak? Do naszych założeń, do tego, co chcemy osiągnąć i iść jakby troszeczkę swoim torem. Ale tak myślę, że na platformie, którą, no, jeżeli chcemy na Instagramie, no to po prostu myślę, że twórców na Instagramie, którzy gdzieś tam, którymi możemy się zainspirować. Jeżeli chodzi o informacje, na przykład jeżeli chodzi o Instagrama, to myślę, że dobrym źródłem informacji jest samo serii. Warto go obserwować. On odpowiada na wiele pytań odnośnie Instagrama na przykład. A co na przykład warto publikować, a czego warto nie publikować, jeżeli mamy profil biznesowy? Bo też no, widziałam, że dużo osób, które właśnie prowadzą takie swoje biznesy firmowe, biją się z myślą właśnie, co publikować. Wiadomo, że ta treść merytoryczna związana stricte z biznesem, ale na przykład jeżeli chodzi o życie prywatne, to często właśnie są takie pytania, co publikować, a czego nie? Myślę, że należy wszystko zbalansować. Ja osobiście uważam, że jak gdyby można czasem przedstawić, no bo żeby nawiązać kontakt z odbiorcą, musimy troszeczkę siebie pokazać i warto pokazać mniej więcej czasami swój dzień, można pokazać swój dzień w pracy, jak wygląda. Myślę, że jeżeli się chcemy pokazać siebie, to nie tyle prywatę, co na przykład nawiązać do naszej pracy, czyli na przykład właśnie taki, jak wygląda nasz dzień w pracy, jak zaczynamy ten dzień. Można czasem tam z jakiegoś spaceru, ale myślę, że wszystko trzeba zbalansować. Nie zawsze się chce oglądać samą kawę, więc myślę, że tutaj balans jest bardzo ważny. Myślę, że jednak sprowadzałabym większość na koncie biznesowym do biznesu. Nie mówię, że cały czas musi być jakaś tam. Właśnie tak jak mówisz, merytoryka, cały czas te posty, no bo to by było troszeczkę, mogłoby być nudne, ale można zastanowić się, w jakiś tam ciekawy sposób właśnie z tą przysłowiową kawą pokazać, byleby tego nie było za dużo, bo nawet gdzieś niedawno widziałam ktoś, nie pamiętam jaki twórca, ale zrobił taką małą ankietę, gdzie właśnie co przeszkadza ci na kontach biznesowych. No i właśnie ktoś tam napisał kawa, ileż można oglądać kawy. Czyli Więc same konkretne. tak, myślę, że nie za dużo można to łączyć, można przeplatać, tak, można w stories, fajnie można w relacji pokazać swój dzień właśnie, czy tam jak spędzasz weekend, co czytasz, no można to tak, jak najbardziej, myślę, że to powoduje wtedy taką bliskość z odbiorcą, ten odbiorca troszeczkę lepiej Ciebie zna, szczególnie na Instagramie. Tak, i w ten sposób też może się utożsamić z nami. Tak, wtedy częściej trafia do nas osoba właśnie, która się z nami utożsamia, która lubi to, co my mamy zainteresowanie, i wtedy zwiększa szansa, że u nas zostanie. Tak. A jakbyś miała podać jeszcze może takie przykłady, w jaki sposób właśnie przyciągać tych obserwujących na media społecznościowe? Oczywiście publikując posty, ale czy są też jakieś inne sposoby? No bo to są organiczne, a na przykład nieorganiczne. Czy jakiś taki inny sposób, jakbyś miała podać? No tak, jeżeli chodzi o media, social media, tak, no można ustawiać reklamy, adsy, tak? I tutaj jak je ustawiać? No ustawiać je, no najpierw musimy zbudować content, to na pewno, tak? Już jak mamy zbudowany ten content, obserwujemy sobie statystyki i tam decydujemy, co chcemy, czy chcemy właśnie, jeżeli chcemy reklamę na więcej followersów, adsy są dość intuicyjne, one nawet tam troszeczkę podpowiadają, więc jeżeli chcemy więcej followersów, ustawiamy na czy tam, to jest kwestia tego, co chcemy, tak? Czy chcemy właśnie więcej followersów, czy chcemy, pytałaś o followersów chyba, więc jeżeli chcemy więcej followersów, to budujemy jakąś taką właśnie fajną, przyciągający, jakiś taki fajny post o tym, czym się zajmujesz na przykład i ustawić
Adsy. Sprawdzamy w statystykach też, który właśnie post, co nasi odbiorcy najlepiej, który miał najwięcej interakcji na przykład. Też jest warto wziąć to pod uwagę. Aczkolwiek, tak jak mówię, jak się wejdzie w Adsy, one są bardzo intuicyjne i one dużo tam podpowiadają. Trzeba troszeczkę przeanalizować swoje statystyki, bo można bardzo łatwo przepalić budżet. Więc to jest taka trochę bardziej złożona sprawa, jeżeli chce się to dobrze ustawić. Wiem, a powiedz mi, właśnie ustawiając reklamy na Facebooka, czy warto mieć na przykład kilka grafik stworzonych do jednego postu, czy mieć, gdybyśmy na przykład chcieli reklamować produkt, dany produkt, powiedzmy e-booka, to czy do tego e-booka warto mieć kilka grafik i kilka różnych tekstów i w ten sposób promować i sprawdzać, co się najlepiej sprzedaje, co ma najwięcej interakcji, czy dać jeden i to wystarczy? No ja myślę, że to tak jak mówię, to zależy, ale ja rzeczywiście myślę, że to należy sprawdzić u siebie w statystykach, co najlepiej działa na naszych, co daje nam najwięcej interakcji. Wtedy jest większa szansa, że ta osoba u nas zostanie, że ona, jeżeli dany post, czy właśnie dane grafiki, kilka tych grafik załóżmy, no myślę, że warto pokazać w ogóle, jak się takiego e-booka, to myślę, że warto pokazać na przykład w karuzeli, co tam jest w tym e-booku, opisać jednak, co tam znajdziesz, tak? No nikt nie chce kupować kota w worku, więc myślę, że warto opisać, co w tym e-booku jest. Ale zastosować, tak naprawdę spojrzeć swoje statystyki, zastosować też właśnie zastosować właśnie, zobaczyć, co działa bardziej na nasz, co wywołało więcej interakcji. U niektórych wywoła to karuzela, u niektórych z kolei jakaś fajna rolka. Rolki też są czasem reklamowane, tak, w adsach, więc też na tym skupię. A jeżeli jeszcze tak się zapytam, jeżeli chodzi o to konto nasze biznesowe, wiadomo, że mamy też konto prywatne na Facebooku i możemy mieć konto firmowe. Czy skupiać się też na tym koncie prywatnym? Czy możemy też publikować to, co jest na koncie biznesowym, publikować też na koncie prywatnym, czy oddzielać konto prywatne od biznesowego? Ja oddzielam, tak jest moje założenie. Moje konto prywatne jest moim kontem prywatnym, a konto biznesowe z kontem biznesowym. Są osoby, które, jeżeli masz, to jest też właśnie zależy od tego, jak sobie założyłaś, bo ja nie założyłam jak gdyby pod swoim imieniem i nazwiskiem, tylko pod Freedom UK. Więc ja wszystko, co publikuję, publikuję na Freedom UK. Ja po prostu wiem, że na moim koncie prywatnym ja nie mam tam swoich odbiorców. Tam są moi znajomi, więc jak gdyby, jeżeli chcę coś rzeczywiście bardziej rozreklamować, to wtedy czasami, bo to gdzieś tam pójdzie, ale ja mało z tego korzystam. Tak, jeżeli ktoś buduje markę osobistą na swoim imieniu i nazwisku, tak, to wtedy jak najbardziej. To można, ja nie przeplatam, ja jednak Czyli lepiej tak, oddzielać. oddzielam życie prywatne od biznesowego. Tak, a powiedz mi jeszcze, czy warto współpracować z influencami i jak to wygląda, jak ich szukać, żeby nawiązać z nimi współpracę? Szczerze mówiąc, ja jakoś nie mam dużego doświadczenia w tym, nie miałam, nie, tak, nie, nie mam, trudno mi się na ten temat jeszcze wypowiedzieć, ponieważ ja w praktyce jeszcze tego nie stosowałam. Z influencerami jest o tyle, jak gdyby to jest dość trudne, no może nie wiem, czy trudne, nie wiem, jak bym to nazwała, aczkolwiek należy w umowie dobrze podpisać umowę, o tak, żeby nie było żadnych nieporozumień. Trzeba pamiętać później, że jeżeli działamy z influencerami, to należy zaznaczać, że to jest współpraca, tak, teraz to jest bardzo zwracane na to uwagę, często gęsto nie była oznaczana współpraca. To do tego należy stworzyć dobry kontrakt, dobrą umowę i dobrze spisać przepraszam, z influencerami. Aczkolwiek nie mam w tym jeszcze dużego doświadczenia, więc myślę, że jakoś tak szczególnie nie będę się wypowiadała. Wiem. Znaczy, wydaje mi się też, że to jest na takiej zasadzie, że oczywiście musimy znaleźć taką osobę, która też ma naszą grupę docelową, prawda? Tak, to prawda, Żebyśmy to prawda. trafiły do tej grupy docelowej. Powiedz mi jeszcze na koniec, gdybyś miała coś od siebie powiedzieć dla takich osób początkujących, które dopiero startują w mediach społecznościowych, jakaś taka dobra rada na koniec, to co by to było?
żeby się nie poddawać. Ja kilka takich kryzysów miałam na początku, żeby się nie przejmować, co powiedzą ludzie. Czasami jest jakaś tam krytyka, czasami ktoś podważy jakieś tam nasze zdanie. Myślę, żeby się właśnie nie poddawać można i żeby pamiętać, że nasze porażki, pomyłki można przekuć w swoje doświadczenie, tak? Tak. Że na początku się mylimy i szukamy siebie i żeby tak, żeby się nie poddawać i żeby właśnie pamiętać, że nawet jeżeli coś nam od razu nie wyjdzie, to nie znaczy, że nigdy nam nie wyjdzie i że to może być nasz atut, bo możemy użyć, że o tyle jest wygodnie w social media, że możemy to użyć jako nasz właśnie przekuć właśnie w coś dobrego, że możemy powiedzieć, słuchajcie, ja na początku też się bałam, ja też popełniałam błędy. Ja na przykład nie lubię się nagrywać. Bardzo. Więc. Ale się nagrałam, więc można właśnie w taki sposób, żeby pamiętać, że te błędy można wykorzystać w coś fajnego i się nie poddawać. To myślę, że to najważniejsze. Dobrze, ja Ci w takim bądź razie bardzo dziękuję za wywiad. Myślę, że przekazałaś tutaj dużo wiedzy dla naszych odbiorców i na pewno ktoś z tego skorzysta. Wy oczywiście, gdybyście mieli jakieś pytania co do wywiadu, piszcie śmiało w komentarzach. Także ja Ci bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.